Z przemocą w rodzinie spotykamy się od setek lat. W Polsce funkcjonują telefony zaufania, takie jak Niebieska Linia, czy wiele ośrodków, które zajmuje się tym zjawiskiem społecznym. Wielokrotnie w takich sprawach musi interweniować policja. Jeżeli chodzi o tak zwane interwencje domowe, czyli interwencje, które dotyczą przemocy fizycznej, psychicznej, są to dosyć częste przypadki. Oczywiście policjanci, otrzymując informację o takim zdarzeniu czy takiej interwencji, podejmujemy ją natychmiast. Na miejsce jadą policjanci, rozmawiają ze stronami konfliktu. Jeżeli jest taka potrzeba, zakładamy tak zwane niebieskie karty, czyli to jest taka procedura, która dotyczy przemocy w rodzinie. Taka niebieska karta sporządzona przez policjantów trafia do gminnych i miejskich ośrodków pomocy społecznej, gdyż tam zlokalizowane są zespoły interdyscyplinarne. 1 sierpnia 2010 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która wprowadziła wiele zmian. Między innymi nałożyła jako nowe zadanie własne każdej gminy obowiązek tworzenia zespołu interdyscyplinarnego. Ośrodki pomocy społecznej przejęły tutaj jak gdyby oczywiście zadania związane z przemocą i przy naszym ośrodku również funkcjonuje zespół interdyscyplinarny, który zajmuje się przemocą w rodzinie w mieście Działdowo. Jeśli chodzi o przemoc, to oczywiście tak jak mówiłam, zależy ona od indywidualnej sytuacji danej rodziny. I w ramach zespołu funkcjonują grupy robocze, które zajmują się konkretnie pomocą dla danej rodziny. Jest ona oczywiście uzależniona od sytuacji, w której ta rodzina się znajduje. I taka grupa robocza przede wszystkim opracowuje indywidualny program pomocy rodzinie, monitoruje środowiska. W Działdowie taki zespół funkcjonuje od kwietnia 2011 roku przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Wchodzą w skład tego zespołu przedstawiciele zarówno pomocy społecznej, oświaty, służby zdrowia, policji, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ale też przedstawiciele organizacji pozarządowych, no i oczywiście kuratorzy sądowi. Dużo mają pracy, jeżeli chodzi o przemoc w rodzinie w Działdowie? Jeśli chodzi o pracę, na dzień dzisiejszy mamy łącznie od zmiany ustawy oczywiście o przeciwdziałaniu przemocy 45 kart niebieskich, z czego 12 niebieskich kart już jest w tej chwili zakończonych, w pozostałych 33 przypadkach nadal jeszcze grupy robocze pracują z danymi rodzinami. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie ofiarom przemocy oferuje pomoc psychologiczną, prawną czy finansową. W sytuacjach kryzysowych poszkodowani mogą liczyć na bezpieczne schronienie w Działdowskim Centrum Caritas w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. O przemocy w rodzinie rozmawia się również w szkołach, a uczniowie coraz częściej zgłaszają się do nauczycieli i zwierzają ze swoich problemów. Przełamują się i mówią, ponieważ, tak jak powiedziałam wcześniej, uczniowie darzą zaufaniem pedagogów, wychowawców, czasami i niewychowawców, innych nauczycieli i nam jest wszystko jedno, do kogo przyjdzie dziecko, byle ta informacja do nas dotarła. Natomiast współpraca z rodzicami z takich rodzin jest trudna, bo to są trudne po prostu sytuacje rodzinne. W gimnazjum nr 2 funkcjonuje specjalna świetlica socjoterapeutyczna, która przeznaczona jest m.in. dla uczniów z rodzin dotkniętych przemocą w domu. Proponujemy im pomoc psychologiczno-pedagogiczną w formie spotkań z psychologiem i tu współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, zajęcia terapeutyczne z pedagogiem, a także zakładamy takim uczniom karty indywidualnych potrzeb uczniowskich i wtedy wspólnie w zespole nauczycielskim zastanawiamy się, jakie formy pomocy byłyby najefektywniejsze w stosunku do konkretnego ucznia. Przyczyn przemocy w rodzinie z pewnością jest wiele, ale jak zauważają policjanci, jedną z najczęstszych jest alkohol. Dopuszczenie się przemocy domowej podlega pod kodeks karny. Jeżeli chodzi o znęcanie, tak, psychiczne czy fizyczne, nie, to nie jest wykroczenie, to jest przestępstwo. Także to jest poważne przestępstwo, które jest zagrożone karą pozbawienia wolności do 5 lat. Przemoc domowa jest poważnym problemem społecznym. Jej ofiary utrzymują ją w tajemnicy, ponieważ wstydzą się powiedzieć, co się dzieje w ich domu lub boją się odrzucenia przez otoczenie. Czasami też trudno im się przyznać nawet przed samym sobą, że ich najbliższa osoba dopuszcza się na nich przemocy. Jeżeli jesteś ofiarą lub świadkiem przemocy w rodzinie, nie bój się prosić o pomoc.